Po miesiącach przygotowań alaskańska ekipa rozpoczęła pracę w hałdowej odkrywce. Z łatwych do przesiania hałd popionierskich odzyskała już 14 uncji. Ich opłacalność jest minimalna, nam zależy na złożu, które odkrył Liam. Jest 5 razy lepsze od jukońskiego. Po drugiej stronie odkrywki Parker szuka żyły złota w 1,5 hektarowej wilczej odkrywce. Ma ona jeszcze w tym sezonie dać 1000 uncji. Jeśli uda nam się wykopać odpowiednią jamę, to będzie bardzo dobrze. Jest dość późno, więc musimy się spieszyć. By dokopać się do złoża, zalegającego 9 metrów pod powierzchnią, trzeba usunąć ponad 76 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Jeszcze metr i dokopię się do wód głębinowych. Zostanie mi 9 metrów do skały macierzystej. Chcemy przesiewać 1,5 dolnego metra. Zbiornik jest obok, więc woda będzie głównym kłopotem. Najlepiej będzie, jeśli trafię na wpół zamarznięte błoto. Ono zatrzyma wodę. Robię wszystko, by dokopać się do złota. Michael Baudry do tej pory pracował na roli w gospodarstwie rodziców. Urodziłem się z porażeniem mózgowym i ciągle mi czegoś zabraniano. Teraz na to nie pozwalam. Odkrywka robi się błotnista. Trzeba uważać, by sprzęt się nie zakopał. Nie można zostawać długo w jednym miejscu, jak ja teraz, bo gąsienice zatapiają się w błocie. Jakbyśmy taplali się w sosie. Parker, słyszysz mnie? Tak, co jest? Odkrywka jest mokra. Zaraz tam będę. Jest. Im więcej odkrywki otwieramy, tym jest wilgotniejsza, a nie dotarliśmy do 1/5. Wilcza odkrywka znajduje się obok starego zbiornika, od którego oddzielają wąski wał ziemny. Ekipa odsłoniła wieczną zmarzlinę, która powstrzymywała wodę. Gdy stopniała, woda przesiąkła przez wał i zaczęła zalewać odkrywkę.